Dzień dobry państwu. Dziś będziemy mówić, a w zasadzie będzie mówić pani Urszula Pawlik o Słomianach i o Słowianach. Właśnie ukazały się dwie bardzo ciekawe książki i polecamy je każdemu. Od lat czterech do 104, ponieważ można dowiedzieć się fantastycznych rzeczy. Na przykład słowiańskie mity i opowieści w komiksie. To książka, którą napisały dwie panie, Wanda. Korzeniewska i Natalia Noszyńska oraz troszkę taka książka science fiction, czyli słomianie, miłość, przygoda, magia na prastaro i autorem jest pan Adrian Markowski, pisarz i dziennikarz. I właśnie, panie Urszulo, my znamy mity greckie Rzymskie, przecież na polonistyce trzeba było czytać, to znaczy trzeba było. Ja czytałem mity greckie Gravesa i znam całą mitologię, mitologię grecką i rzymską. Natomiast o mitologii słowiańskiej nie wspominamy, a przecież też są mity, które mówią o władcach, o Herosach tamtego okresu. Tylko mamy kłopot, pani Urszula. I tutaj w tej książce słowiańskie mity i opowieści w komiksie autorki opowiadają nam i skąd wywodzą się Słowianie, bo to wielka nacja, ale rozproszona po całej Europie. I jednym zdaniem powiedzieć skąd oni się wywodzą jest trudno. W ogóle cokolwiek powiedzieć o dawnych no Słowianach czy prasłowianach jest nudno. Natomiast tu bym się nie zgodziła, że Słomianie to jest science fiction. Mnie się wydaje, czy ja tą książkę tak yy, odczytałam, jako kwintesencję Słowian. To jest Ale to to z przymrużeniem oka? taką traktowaną z przymrużeniem oka, z ogromnym poczuciem humoru i z ogromnym dystansem. I tutaj bardzo podziwiałam pióro, bardzo podziwiałam przewrotne dialogi i ogromny dystans do nas jako grupy etnicznej autora i w przełożeniu do całego narodu. Mnie się wydaje, że ta książka to jest kwintesencja polskości przeniesiona w wieki dawne, dawne, pradawne. No ale wróćmy do Ja tylko jeszcze dodam, że tutaj na okładce jest taka zachęta dla państwa, że akcja dzieje się między starożytnością a średniowieczem. Leży taka kraina, Słomian, i chociaż nie sposób jej znaleźć na żadnej mapie, Naprawdę sporo się tam dzieje. To jest w tej książce powiedziane i dodam tylko jeszcze, że kilka lat temu został stworzony taki spektakl Turbo Lechita, Wiedźmin Turbo Lechita Teatr Proxima z Krakowa wystawiał ten spektakl. Piotr Sieklucki reżyserował i tam też pojawia się Turbo Lechita. Właśnie taki heros na którego wszyscy czekamy i oczywiście też są obalane mity te słowiańskie, polskości i tak dalej, ale ten spektakl z Fisza bardzo ciekawy był. Teraz wracamy do Słowian. Skąd oni się wzięli? Ale Wiedźmin istnieje. No, tak. I ma się całkiem, całkiem ma dobrze. Się dobrze spektaklu. Nie ma Wiedźmin w jest, Wiedźmin. I jest. I ogromne pieniądze. I chwała mu za to, bo to jest chyba najbardziej znany Słowianin na świecie, tak prawda? Jest. I taki niebudzący wątpliwości Słowianin. No skąd się wzięli Słowianie? No ba, do tej pory się twierdziło, czy też bardzo długo się twierdziło, że przywędrowaliśmy. Gdzieś ze stepów bardzo, bardzo wschodniej Azji. Druga teoria mówi, że to też była Azja, ale raczej nie północno-wschodnia, tylko trochę nas tam z południa zagnało. W każdym razie mamy duży bałagan, i żeby tak uprościć, to wędrowaliśmy jako grupa ze Wschodu na zachód dotarliśmy tutaj do centralnej Europy. Spodobało nam się i żeśmy zostali. To są lata, lata wszym, mniej więcej. Hu, to są lata grubo grubo przed, przed naszą, erą. naszą erą, bo tak naprawdę trudno określić. Słowianie to chyba była grupa bardzo leniwa, bo jako jedyna nie zostawiła po sobie żadnych materiałów pisanych, żadnej kultury materialnej, w postaci pierścieni, w postaci monet, Biuterii, yy, biżuterii, prawda? Czyli jakichś takich yy, akcesoriów militarnych, nic nie zostało. To, co de facto zostało po Słowianach, to jakieś tam szczątki ziemianek, bo oni mieszkali w ziemiankach, gdzie archeolodzy grzebią i muszą się bardzo nawysilać z tym grzebaniem, żeby cokolwiek w ogóle z tego wyciągnąć i wywnioskować, a z drugiej strony chodziło, chodzi też o to, żeby jakoś to uporządkować i w w ramach tej ogromnej grupy yy, dokonać yy, podziału chociażby jakiegoś zgrubsza państwowego z punktu yy, widzenia naszych dzisiejszych pojęć. Mamy kości, yy, mamy szkielety i to jest to, co jesteśmy w stanie zbadać. I na podstawie ziemianek i szkieletów nie mających na sobie żadnych ozdób trudno coś Takiego y, trudno stworzyć, odtworzyć kulturę. No mamy też garnki i tutaj garnki tych Słowian Ale lepione ręcznie, lepione, nie, ręcznie znali nie znali koła. I to odróżnia Słowian, że ich, nazwijmy to sobie ceramika czy praceramika, y, była dużo bardziej prymitywna od tych, które Spotykamy chociażby po sąsiedzku paręset kilometrów na południe i paręset kilometrów na, na zachód. Bo gdyby tak przyporządkować potem teren, gdzie ta grupa była, to ona była, ciągnęła się powiedzmy sobie od północnej Azji, od Uralu po Ocean Spokojny i tutaj. Całą y, Europę centralną zajęła i całą Europę wschodnią, czyli ogromny potencjał ludzki, ogromne zaczątki, czy też ogromnie duże możliwości na stworzenie imperium, i co się stało? Nic, Nic się nie stało. Imperium, żeśmy nie stworzyli. stworzyli. Kiedy się pojawiło pojęcie Słowianie? No też tak trudno to zidentyfikować. No są zmianki w starożytności. Pierwsza to jest niejaki Prokop z Cezarei, który pisze o Słowianach. Pięć wieków przed naszą erą Coś się pojawia, że jest jakaś taka dziwna grupa ludzi, którzy zmieniają się w wilki. Jak jest ciepło, czy jak jest fajnie, to oni przybierają ludzką postać, a potem na zimę obrastają yy, sierścią, futrami yy, sierścią. No, więcej legend niż Rzymianie zatrzymali się na tak zwanym limes, czyli na granicy, tutaj praktycznie na nasze tereny, tereny Nigdy nie dotarli. Dlaczego? Czy nie były atrakcyjne? Ależ były, bo były nieprzebrane puszcze, były wspaniałe dęby, były drzewa. I dlaczego akurat tych słowian nikt nie atakował? Ogromna zagadka. Dlaczego nie eksplorował tych terenów, gdzie była to najkrótsza i najbardziej płaska droga do złota północy czyli do Bursztynu. Ten szlak bursztynowy powstaje dużo, dużo później. Natomiast taką pierwszą, konkretną datą, mocną, gdzie się mówi o słow... Słowianach, nie myląc ze Słomianami, ja, ja tą książkę tyle, co przeczytałam <laughs> i pękając ze śmiechu. I y, to jest rok 536 naszej ery. Proszę zobaczyć, jak późno to już Rzym praktycznie nie istnieje wandalowie zrobili co zrobili o grekach nikt nie pamięta persowie jakiś dawny przeżytek jeszcze dawniejszy yy, imperium egipskie a ci słowianie to jest dopiero 536 rok jak gdyby do tej pory nic się nie działo i dlaczego oni tak wychycneli yy, dlatego że Stała się wielka katastrofa naturalna. Wybuchły w owym czasie dwa, może trzy wulkany, które były dużo bardziej potężną siłę, potężną reakcję wywołały niż ten na Islandii bodajże w 2010 roku. Wtedy pojawiła się wielka chmura, wstrzymano Ruch lotniczy i w ogóle pojawił katastrofa się chaos wielka. w a Europie. Pani, że wówczas... wówczas były dwa, a może takie trzy wulkany. Czyli ogromna I co katastrofa. one spowodowały? Spowodowały tak zwaną zimę wulkaniczną. Tyle było tych popiołów, tyle było chmur, gazów wulkanicznych, że one przysłoniły słońce i co się stało? Stworzyła się taka pierzynka, promienie słoneczne nie docierały na Ziemię, temperatura gwałtownie spadła. Mieliśmy, mieliśmy do czynienia z odwrotną sytuacją niż obecnie. Mówimy katastrofa klimatyczna, bo temperatura gwałtownie rośnie na plus, bo topnieją lodowce, a tu mamy. Odwrotne zjawisko: temperatura spada średnio statystycznie nawet 2,5 stopnia, co jest bardzo dużo. Zaczyna się zima, która trwa bardzo długo. Okres wegetacji drastycznie się skraca. Okres w ogóle niektóre owoce, niektóre plony. Nie mają szans w ogóle na to, żeby zaistnieć. No, jest ponuro, jest zimno, jest deszczowo, jest mokro, i tutaj w tym klimacie o dziwo zaczynają do głosu dochodzić Słowianie. Dlaczego? Europa tak zaczyna, czy świat ten współczesny Euroazja o nas się dowiadywać. Bo ci najbogatsi, ci najbardziej przedsiębiorczy, najbardziej zapobiegliwi i ci, których na to stać, Uciekli. uciekają z tego terenu i docierają na południe Europy i zaczynają opowiadać jaki to jest bogaty, bogaty kraj. I z drugiej strony jest ten mit, który Zaczyna być obalany, że ci słowianie to pół półwilki, półludzie, albo i to i. To w każdym razie ludzie, zwierzęta. A oni mówią, nie, 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 nie. Oni posługują się słowami, bo jeszcze było powiedziane, że ci ludzie w ogóle nie potrafią mówić. Oni wydają z siebie jakieś, jakieś nieartykułowane dźwięki, dźwięki. dźwięki. On mówi, nie, nie, nie. Oni porozumieją się tak jak wy, słowo. Wami. I słowa wami, po, po, stąd powstało słowo Słowianie. I tak zaczęliśmy egzystować jako nazwa yy, może nie narodu, bo to nie był naród grupy etnicznej, która potem została spolszczona i mamy tych Słowian. Teoria bardzo naciągana, bardzo niepewna, jednak kursująca. a Ostatnio ukazała się, jeśli dobrze pamiętam, na przełomie XX i XXI wieku. Tak. No, druga nazwa, bardzo podobna, która mówi Sławianin. Sławianin to jest bardziej coś. Z czeskiego, jak gdyby wzięte, czy też z tej odmiany języków, bo one były bardzo podobne, bardzo spokrewnione ze sobą. I Sławianin to jest syn sławy. A skąd ten czeski się pojawił i skąd on no tak właśnie. się rozlał? Bo co się okazuje, Praga, ty. Te zaczątki Pragi, ten rejon, był ogromnym ośrodkiem handlowym. Należał do jednego z największych targów niewolników. I tutaj łapano, czy wyłapywano tych ludzi z rejonów, które były, czyli powiedzmy sobie, od tej strony Węgier, może nawet północnych Węgier, aż do samego Bałtyku. I ci Słowianie, Sławianie byli bardzo cenionymi niewolnikami. I tak gdzieś w szósty, siód, piąty, szósty, siódmy wiek naszej ery jest zalew tego słowiaństwa, bo oni są uważani za wyjątkowo dobry towar. Mhm. Niewolnik to była rzecz z jednej strony silne zahartowane chłopy bo jeżeli ktoś przeżył tę zimę wulkaniczną tą ochronę klimatu żył w zgodzie z naturą musiał wyrywać yy, przyrodzie yy, no wszystkie, wszystko to, co się nadawało do to, jedzenia się nadawało do jedzenia i do Ogrzania, więc byli ludzie zahartowani, odporni na choroby i silni jak woły. I z drugiej strony były kobiety, no te kobiety, które też się przydawały, bo one uchodziły za bardzo płodne i też bardzo silne. Zapomnijmy o Micie, że słowianki były ozdobą haremów. Że były urodziwe. Że, tak, że były wówczas. takie urodziwe. Nie za, Nie za bardzo, owszem, były ozdobą, ale tych wszystkich dziedzin życia, gdzie należało harować, jak przysłowiowy wół. One były do roboty, one były do służenia, były bardzo płodne. Była taka teoria szczególnie ceniona w krajach arabskich, bo. Arabowie bardzo chętnie kupowali tych Słowian, Sławian, że to są wyjątkowo dobre mamki, mają wyjątkowo dobre mleko i mamka słowiańska, sławiańska jest, gwarantuje zdrowego potomka. I ponieważ ta wielka rzesza niewolników, która była, no... A niewolnicy to jest sklavius w języku łacińskim, stąd od sklavius, która dotyczyła w dużej mierze czy w pewnej mierze tej grupy słowiańskiej, powstało słowo, powstała nazwa słowianin, czyli po prostu niewolnik, potomkowie niewolników. To są raptem trzy. Yy, próby znalezienia odpowiedzi na to, skąd powstał, yy, powstało słowo Słowianin i skąd nazwano tą grupę słowiańską. A na naszym terenie polskim, kiedy pojawiają się właśnie Słowianie? No, oni się pojawiają mniej więcej w tym samym czasie. Na pewno. Pojawiają się według jednej teorii kilkaset, jakieś 600, siedemset, osiemset, tysiąc lat przed naszą erą. Wszystko to jest wróżenie z kości. A druga teoria, która mówi, że oni tu byli zawsze to była tak liczna grupa. Związana językowo i związana genetycznie, że ona na tych, na tych powiedzmy sobie grzbietach, zboczach Uralu w tej Europie centralnej, która jest w tej chwili Europą sowiecką, aż po łabę, czy też nawet Odrę i trochę dalej, bo mamy przecież Bałcin Budziszyn. Tak. I y, potem Czechy. Y... Istniała na, na, na od po, zawsze. Istniała od zawsze, tylko mieszkała w tak gęsto zalesionych terenach, w tak dzikich terenach. I z punktu widzenia no, Rzymian, którzy byli największymi barbarzyńcami, moim zdaniem, i rozbójnikami, tak stosunkowo mało interesująca. Ostre zimy, blasy, bagna, no, ludzie, wilki. Także oni sobie poszli raczej podbijać w drugim y, kierunku. powiedzmy. Sobie, że skończyli na dzisiejszych Niemcach, skończyli gdzieś tak na południowych Czechach, a szkoda, bo gdyby dalej sobie poszli, to byśmy się wcześniej ucywilizowali. I ta grupa żyła, ale nie żyła tak, jak żeśmy powiedzieli, tworząc jednolitego. Państwa. To były struktury plemienne, jakieś maleńkie pseudowioski pełne ziemianek, oddzielone wzajemnie od siebie lasami, bagdami, przepastnymi jeziorami. No i każda grupa zaczęła się jakoś tam organizować. No organizować chociażby po to, żeby wspólne plony były. Żeby ktoś nimi rządził na wypadek, czy dzisiaj idziemy na polowanie, czy dzisiaj po prostu próżnujemy, albo strugamy sobie, czy ścinamy drzewa na łodzie, jeżeli akurat się mieszkało koło danego jeziora. Czyli te struktury powoli powoli zaczęły się wytwarzać. Z drugiej strony od czasu do czasu ktoś się tam zapędził w te rejony tak? W te rejony tych tych bezkresnych, gęstych puszcz, no i zaczynały się tworzyć nie tylko obyczaje nie tylko jakiejś struktury, powiedzmy sobie administracyjno- społeczne, ale też pojawiła się wymuszona czy też narzucona naturą religia. Dlaczego akurat naturą? No, ludzie, którzy dla których nadprzyrodzone. Normalne zjawiska były zjawiskami yy, traktowanymi jako element grozy, element gniewu albo. Element boski. Się... Element przywileju mm. yy, boskiego. No i tak naturalną rzeczą w tym klimacie to były burze, a jak burze to pioruny. A jak pioruny, no to coś bardzo tajemniczego, bo to był błysk, to był huk. I bardzo często te pioruny uderzały w najwyższe, w najpotężniejsze drzewa. A tymi najpotężniejszymi, najwyższymi drzewami w tym klimacie to były dęby. No, i skoro moc nadprzyrodzona, to moc boska. No i ten piorun zaczęto. Czcić I w ten sposób wyewaluował prawdopodobnie, bo wszystko, o czym mówimy, co się działo tak. powiedzmy przed naszą, yy, naszym momentem liczenia czasu jako przedchrześcijański i pochrześcijański, to jest wróżenie w dużej mierze z fusów do kawy i spekulacja to są raptem, tak jak Pan powiedział, ostatnie badania archeologiczne, bo technika wspomagająca archeologię poszła na tyle do przodu, że urządzenia yy, pola magnetycznego, pola elektromagnetycznego, różne czasach. sensory pozwalają nam powiedzieć, co było, a co nie było i, obalić albo co najmniej postawić pod znakiem zapytania yy, wydarzenia historyczne, które, o których wie cały świat. No, weźmy chociażby Masadę, prawda? Wielkie miasto, miasto na skalę, oblegane przez Żybian. Wszystko fajnie, tylko, ta no, tylko nie mogą znaleźć nigdzie śladów tej bitwy, i, I śladów yy, obozowania tych, tej wielkiej armii rzymskiej. Wręcz przeciwnie, wszystko wskazuje na to, że tam nic takiego się nie, nie stało. Ale wróćmy do naszych słowian. A tu się okazuje odwrotnie. Znajdujemy jakieś tam szczątki materialne i budujemy sobie teorie. No więc jedno. No właśnie, troszkę był... o mitologii Słowian. No właśnie, i powstał ten piorun, z którego zrobiono. Peruna. Perun, Perun był Najważniejszy takim najważniejszym bogiem. Można go, wspomniał Pan o mitologii, porównać do Zeusa, który był królem tego panteonu greckiego boga. Kim to był? Kim ten Bóg był? No niewątpliwie był królem bogów, tak żebyśmy powiedzieli. Uosabiał największą siłę, skupiał w sobie największą potęgę. Według Słowian był stworzycielem ich świata, ich puszcz, ich życia, ich życia codziennego. To on, jak się gniewał, to wyładowywał swoją złość Właśnie poprzez rzucać, rzuca, ciskając piorunami. No i w ten, ale nie miał postaci, bo Bóg Piorun to tak trochę mało materialnie, Trudno a my lubimy mieć coś w garści drewnianą figurę, to nam spełnia. Wszystkie nasze, że tak powiem, wyobrażenia, zapotrzebowania. I ponieważ on tak walił w te najwyższe drzewa, którymi z natury były dęby, uznano, że dąb i to jest święte drzewo peruna, i w związku z tym dąb symbolizował peruna i był inaczej, był świętym drzewem peruna. No i im więcej dębów w koło, im większy taki gaj, tym większa moc, tym większa potęga tego Boga. Gaje dębowe były gajami całkowicie świętymi. Tam oddawano cześć Perunowi, ale nie zapominajmy, że był to naród delikatnie mówiąc stosunkowo prosty. A im Bardziej prosty, tym bardziej brutalny. I Słowianie w owych czasach składali ofiary z ludzi. I te ofiary z ludzi to nie był jakiś taki pojedynczy człowiek, tylko to były nawet spore rzezie. I te ofiary z ludzi były składane, żeby odegła, odegnać złe moce, żeby. Plony się udały, należało to skropić krwią, choć nie tylko o czym za chwilę, przebłagać peruna, gdy wezbrały rzeki, odegnać zarazę, bo też się te zdarzały. I tutaj w słowie w tym grupie etnicznej ostatnia krwawa ofiara została złożona w XIX wieku. To była Kobieta, która yy, została poświęcona temu, żeby odegnać zarazę, bo wtedy spadła na wioskę duża epidemia ospy. No, czy odegnała? No, widać, odegnała, bo kolejnych ofiar nie już jeszcze. nie było, ale XIX wiek, gdzie, gdzie to korzenie, było? to było na terenie dzisiejszych moraw, mniej więcej. Mm -hmm. no całkiem Także blisko. całkiem blisko rzut kamieniem, czyli mieli tego krwawego boga. Peruna, ale pojawia się też jeszcze, jeszcze jeden. Jeden Bóg, Bóg tak jest. Czyli Weles. Beles. tak. I to Bo, był Bóg podziemia. Tak, żeby nie było, żeby było równowagą, żeby równowaga nie została zwichnięta, to trzeba było jeszcze ten Panteon jakoś zagęścić. No i jako drugi pojawia się Beles. Weles według mitologii istnieje równolegle z Perunem. Być może został wymyślony, stworzony w tym samym czasie, może trochę później. I jak Perun rządzi światem tym naziemnym, naziemnym i to powietrzem, to Weles jest Bogiem Podziemnym. Jest to Bóg. Generalnie zła. Nazywany jest też w innych dialektach słowiańskich potworem chaosu. On jest odpowiedzialny za śmierć, on jest odpowiedzialny za choroby, jest słabszy od peruna, ale czasami uda mu się peruna wywieźć w pole. I według zwierzeń słowiańskich. To Perun stworzył człowieka, oczywiście mężczyznę, natomiast Weles próbował go naśladować i zrobić również drugiego człowieka, kobietę. No i ponieważ był słabszy, głupszy, bardziej taki narwany, niecierpliwy, to, to dzieło mu nie wychodziło, to dzieło stworzenia. No, plut ze słomy kukły, bo w przeciwieństwie do y, wierzeń chociażby chrześcijańskich, że człowiek został ulepiony przez Boga y, z gliny, to tutaj Perun u Plutł pierwszego człowieka ze y, słomy. Może dlatego, że gliny nie było y, pod ręką. Natomiast Perun, welez y, y, go naśladował i plut te różne chochoły ze y, słomy, ale Raz mu hochł wyszedł tylko z jedną nogą, bo mu się w międzyczasie znudziło. No to Perun go obśmiał, cóż ty takiego robisz. Drugim razem zaczął tworzyć też człowieka. Wszystko by było dobrze, tylko mu nie dorobił głowy. No i tak kombinował, kombinował, aż wreszcie Perun się nad nim ulitował. Czy doszli do porozumienia i pomógł mu w stworzeniu tego człowieka no i powstała kobieta ale te wysiłki boga Welesa zaowocowały między innymi tym że mamy marzannę Marzanna to jest ta kukła słomiana, która to chciałem istnieje. Zapytać, co my mamy we współczesnej naszej rzeczywistości, jeśli tak mogę powiedzieć, z tych wierzeń mamy i, i obyczajów to, Słowian. Mamy i to sporo, no mamy choćby Marzannę. Marzanne. I dlaczego my tą Marzannę topimy? No raz, że jest kobietą. Czyli musi być istotą niższą, bo poświęcić i utopić mężczyznę, to to jest coś strasznego. A kobieta to jeszcze jakoś tam yy, ujdzie za przyzwoleniem yy, ludzkim i boskim. Po drugie, jest to dzieło przypisywane Welesowi i topi się ją po to, żeby on sobie mógł wziąć ją do tego świata podziemnego. Jak już sobie ją weźmie do tego świata podziemnego kolejną babę, to jest tak zadowolony, że odpuszcza zimie. I zajmuje się nią przez pewien czas w swoim świecie podziemnym, i w Może związku z tym nie robi wieczna. zła, i perun ma więcej swobody skupieniu się na upiększeniu ziemi, i stąd te wspaniałe łąki, wszystko kwitnie, słońce zaczyna działać, dzień się robi coraz dłuższy, i w tym momencie dochodzimy do nocy kupały. Jest to też jedno z największych świąt. Jest to święto najkrótszej nocy i najdłuższego dnia. Jest to święto, które również przetrwało do dzisiaj święto, w którym się szuka słynnego kwiatu paproci, idzie nad rzeki, idzie do. Lasu. Jest to dzisiaj u nas takie święto wielkiej radości, więcej zabawy. A, a za czasów było? tamtych było to święto śmiertelnie poważne. Było to święto, powiedzmy sobie, usankcjonowanej, wielkiej, niczym nieograniczonej orgii seksualnej. Dlaczego? Bo oznaczało. To święto, w zależności od tego, jak się uda, tak płodny będzie rok. I na czym to polegało? Ono się wtedy nazywało Kupalnocka, czyli słowo, które Prawdopodobnie pochodzi z czeskiego, nocka wiadomo noc, a kupal nocka to jest noc orgii yy, seksualnych. I wtedy wszystko, co żyło mło, i potrafiło się ruszać, lud, yy, starzy, młodzi wychodzili na polanę. Dobrze, żeby to była polana jakaś w środku yy, lasu, rozpalali ogromne ogniska po co, żeby rozproszyć, czy żeby przestraszyć złe moce, żeby one się trzymały jak Z najdalej, bo to te złe moce to się czają w ciemnościach. Ciemność należało rozproszyć, i młode pary, czy też ludzie łączyli się w pary w czasie kupal nocki, wychodząc w las, by poszukać słynnego kwiatu paproci, a tak naprawdę, żeby się oddać tym, co najbardziej ludzkie, swojemu popędowi yy, płciowemu. I teraz, yy, czy to rodziło oburzenie? Ależ nie, bo im Weź się przeciwnie. więcej ku, kopulowało, tym więcej mhm. nasienia męskiego wpłynęło w ziemię, czy wsiąkło w ziemię, i tym to gwarantowało bardziej żyzne, bardziej obfite plony. plony. Dziewica, która tak się, tak jest hołubiona w średniowieczu i później i ten klejnot dziewictwa nic nie znaczył. On znaczył wręcz coś przeciwnego. Jest taka, że nikt jej nie, nie chciał. Wcale. Tam była ceniona kobieta, która była kobietą płodną i jeżeli się brało za żonę kogoś, to częściej i chętniej się brało pannę z dzieckiem, bo ona już wtedy wykazała, że jest w stanie dać potomstwo, a potomstwo dla oznaczało nie więcej gęb do żywienia, to też początkowo, ale więcej rąk do pracy, y, pracy. i Teraz święto kupały, które było w czerwcu jest związane z obyczajem, z przesądem, z powiedzeniem, że bocian przynosi dzieci. Skąd święto kupały? A skąd bocian przynoszący dzieci? No, jak sobie policzymy, to noc kupały to jest czerwiec, dodając do tego dziewięć miesięcy, to akurat mamy marzec czy Kwiecień, zlot bocianów bociany. na swoje stare gniazdowiska, by tam wychować potomstwo. I stąd pojawiające się klucze bocianów i wysyp porodów. I tu mamy tego bociana przynoszącego dzieci czyli noc kupały i bocian. Najkrótsza noc, którą Potem nazwano nocą świętojańską, nocą świętego Jana, jednego ze yy, świętych. No, cykl wymuszał również yy, uczcić, jak się czciło tę najkrótszą noc w roku, to trzeba było też oddać hołd tej nocy najdłuższej. najdłuższej. I o ile ta najkrótsza noc w roku to była świętem, życia, to tutaj była poświęcona, można powiedzieć, że była swoistym świętem zadumania, świętem zmarłych, mimo że w tradycji chrześcijańskiej właśnie wtedy się Bóg Narodził rodzi. Dopiero. Ale tutaj były, była najdłuższa noc, noc, która ściągała złe, niedobre moce, której pojawiały się duchy duchy przodków, bo w to wierzono i zabezpieczano się przed tymi duchami przodków. Starano się, jeżeli te ziemianki na wpół wykopane miały okno, no to wtedy wynoszono zwłoki przez okno, żeby sobie nie zapamiętał nieboszczyk, że się wychodzi przez drzwi, bo on wracał tym samym otworem, który został wyprowadzony. Ale już jeżeli nie było możliwości wykopania tego drugiego otworu, tego okna, no to się go wynosiło przez drzwi, ale wtedy kładło się na yy, progach siekierę. Kładło się ostre noże, kładło się topory. topory, wszystko, żeby odstraszyć zmarłego, bo zmarłe dusze bały się właśnie tego. I zastawiano bogato stół, zostawiając na tym bogato zastawionym stole jedno naczynie, jeden talerz, który był zupełnie pusty. Dlaczego? Bo jeżeli ta dusza zmarłego by się dostała przez przypadek do domu, mimo tych siekier, sierpów i diabli wiedzą czego, to ona miała prawo do swojego talerza. My dzisiaj w noc wigilijną mamy ten zwyczaj, że zostawiamy pusty talerz, ale jest to pusty talerz dla Przypadkowego przybysza, mhm. który by dla samotnego kogoś, dla spóźnionego dla gościa, Natomiast dla tam, wędrowca, a tam to... wędrowcem były właśnie dusze. I Teraz następna rzecz, gadające zwierzęta. Wierzymy, że w noc wigilijną zwierzęta mówią ludzkim głosem. I to nie wywodzi się stąd, że wstające, że Jezus rodzi się wstające, był tam osiołek, no to co przynależy do stajenki. Nie, Słowianie wierzyli, że jak dusza już się nie wedrze do domu, to się przynajmniej wedrze do yy, obory, i żeby coś powiedzieć, ona zmusza w tych, te zwierzęta, jakoś ma nad nimi władzę, że one są w stanie przemówić. I byli tacy, którzy słyszeli te głosy, albo bardzo chcieli te głosy usłyszeć. Stąd też noc, najdłuższa w roku, była yy, nocą, gdzie Spożywano bardziej obficie grzyby, grzyby halucygenne, bo byli tacy, którzy chcieli nawiązać kontakt z tym zmarłym, albo mu po prostu powiedzieć nie przychodź więcej, spoczywaj, w spokoju. Y, spoczywaj, y, w spokoju. No i co się wtedy działo, no jak ktoś się naćpał tymi grzybami, to miał wizję, to osiołek mógł do niego, Przemówi. czy jakaś krówka przemówić. I co nam zostało z tego, z tych grzybów, z pożywanych w środku zimy w ten jeden szczególny dzień Bożego Narodzenia. No, jedną z potraw wigilijnych, która jest, to, jest, to są uszka z grzybami. Ale są też jest zupa grzybowa. Rejony Polski, gdzie jest zupa grzybowa. Gotuje kapusta, się kapustę z postną z grzybami. I to jest pozostałość po tych naszych przodkach, którzy Szukali tej najdłuższej nocy albo kontaktu ze zmarłymi, albo się chcieli tak wyciąć, żeby tego zmarłego, yy, jeśli już przeżyć, to w stanie nieprzytomnym. W tę noc palono, chcąc zatrzymać yy, dusze tam, gdzie przynależą, to na cmentarzach paliło się ogniska. Tak jak w lesie kupały, paliło się ogniska, żeby złe, Moce odstraszyć. Tam się paliło, żeby dusze miały się gdzie ogrzać. Oczywiście wynosiło im się też. Jedzenie. Y jedzenie. I te y ogniska paliło się również na. Rozstajach dróg, żeby taki nieboszczyk nie poleciał prosto, taka nie nieboszczyk, taka tylko taka dusza nie poleciała prosto do wsi, tylko miała wybór ruszyć w cztery strony świata. Czyli jak pan widzi, zwyczajów było bardzo Sporo. bardzo I Nawet bowiem nie wiemy, wiemy że, że to, to się, się wywodzi te nasze zwyczaje z właśnie z, pras, z prasłowiańszczyzny Jańczyzny. i o tym no, proszę mamy... państwa w tej książce można przeczytać, można obejrzeć wspaniałe no, ilustracje, e, ilustracje, są ilustracje bo to jest komiks, czyta się błyskawicznie, a Państwo dowiecie się tych wspaniałości. są komentarze babci, który, bardzo tak, mądrej, tak. która te zdziwienia wnuków. Bo to babcia opowiada wnuczko. Tak, y, odpowiednio, odpowiednio y, komentuje, dowiemy się, co to jest takiego licho. co... Znaczy powiedzenie Licho nie śpi, bo Licho też jest w panteonie tych bożków yy, słowiańskich. Zachęcamy proszę państwa do przeczytania tych dwóch książek Słowiańskie mity i opowieści w komiksie oraz Słomianie. Żeby się cudownie ubawić i z perspektywy no, krzywego yy, zwierciadła, a zarazem gorzkiej prawdy dowiedzieć się czegoś o tych słowach. Zwierciadło też ma swoją rolę, ale Na. o tym już dziś nie będziemy mówić. Myślę, że Państwo poznaliście historię, choć kawałek historii Słowian i mitów słowiańskich, i może sami coś poszukacie i dowiecie się więcej. Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak, łajamy się Państwu. Do usłyszenia i do zobaczenia.